Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na wtorek. Wtorek 28 grudnia. Jakie energie nam będą towarzyszyć w tym dniu? Będziemy mieć takie poczucie, że z samego rana przede wszystkim, że dużo będziemy chcieli zdziałać, dużo możliwości w tym dniu może się pojawić. Wstaniemy i po prostu będziemy jak ten rycerz buław, z takim galopem wkroczymy w ten dzień. Ale tutaj energię, to co się dzieje w tym dniu, może nam pokazać przed samym nosem taki ogromny znak stop. I możemy po prostu zetknąć się z właśnie, no tak myślałam, z taką szarą rzeczywistością niemożności, tak? Jakieś takie zewnętrzne sytuacje, coś, co nie jest zależne od nas, może nam po prostu pokazać znak właśnie figi z makiem, i powiedzieć wprost, bądź też tak symbolicznie, że w tym dniu nic raczej nie załatwisz. Także ciesz się tym, co masz, tym, co do tej pory udało Ci się zdziałać. Z czym to może być związane? Przerwa międzyświąteczna na przykład. Tutaj w tym wisielcu właśnie coś takiego bym widziała. Brak czegoś, brak może być finansowy, materialny, ale też brak czasu. Ale też takie zwykłe zmęczenie materiału. I tutaj uwaga, dla niektórych może to się wiązać z takim osłabieniem też organizmu, dosłownie fizycznym. Także tutaj uważajcie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju właśnie przeziębienia, tak żeby się nie rozłożyć przed Sylwestrem. Także tutaj, tak jak mówię, taki duży znak stop mi się pokazał z różnych względów. Docencie to, co udało Wam się już zdziałać do tej pory, bo tak naprawdę jak sobie zrobicie taki rachunek zysków i strat, to okaże się, że nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, także na spokojnie do tego podejdźcie. To jest tylko też kilka dni do kolejnego miesiąca, do takiego stuprocentowego powrotu do rzeczywistości, także myślę, że no faktycznie warto przeczekać ten czas tego wisielca, który się tutaj pokazał, i potem być może pełną parą wkroczyć właśnie w to załatwianie swoich spraw. Bo tak jak mówię, ta siódemka kielichów, ona daje nam takie mętne poczucie sprawczości i tego, że dużo możemy odhaczyć z naszej listy zadań. No niestety, tak się nie zdarzy. Także takie informacje ode mnie dla Was, jeśli chodzi o ten wtorek. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, kochani, udanego dnia i słyszymy się w kartach dnia na środę. Trzymajcie się.